Początek minionego weekendu był okazją do odwiedzenia Puławskiej Mediateki, a dokładnie galerii, gdzie odbył się wernisaż malarstwa Ewy Bieleckiej-Kowalik, która pokazała kilkadziesiąt swoich prac, inspirowanych, jak sama mówi, wieloma elementami otaczającego nas świata, które mogą wywołać miłe wspomnienia, a także zatrzymać to, co ulotne. Moja wystawa ma tytuł Dalej. Chciałam przekazać taką inspirację publiczności, żeby każdy się zastanowił, co dla niego znaczy to dalej. Czyli jakie ma marzenia, jakie ma perspektywy na przyszłość, jakie ma hobby, jakie ma zainteresowanie, jaką ma pasję. I to słowo dalej jeszcze jest głębsze, ma głębsze znaczenie, bo każdy ma jakieś swoje tajemnice, jakieś swoje różne no, czy problemy, czy jakieś chwile słabości, czy chwile radości w życiu. I te obrazy właśnie przedstawiają to, każdy jest inny, każdy ma właśnie tą głębię. I dla mnie dalej to jest właśnie poszukiwanie dalej w malarstwie różnych inspiracji. W malarstwie odnajduję taki spokój. Spokój, wyciszenie, taką refleksję. Teraz zaczynam odkrywać malarzy takich, co o nich nigdy nie słyszałam albo mało wiedziałam. Nauczyłam się też czytać obrazy. Uczestniczyłam w takich kursach, webinarach, które właśnie o tym są, jak właśnie rozumieć malarstwo. Także no, na pewno będę dalej malować, dalej będę odkrywać różne rzeczy w malarstwie i poznawać nowe techniki. Maluję farbami olejnymi, tylko na płótnie szpachelką. Mam jedną, jedyną szpachelkę od 30 lat. I maluję szpachelką i technika to jest moja taka trochę impresjonistyczna i dominuje taki nurt impresjonistyczny i rodzaj dywizjonizmu. Dywizjonizm to jest takie nakładanie takimi plamkami. To mi się podoba i to robiłam intuicyjnie, a później się dowiedziałam, że jest taka technika. Obrazy Ewy Bieleckiej-Kowalik od pierwszego do ostatniego tworzą pewien ciąg wydarzeń układających się w tajemniczą opowieść. Warto dodać, że artystka na co dzień jest farmaceutką i z powodzeniem wykonuje swój zawód. Wystawę będzie można oglądać do 2 czerwca.